Przeziczałem, drodzy widzowie. Pan Paweł, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim przygotował wystawę na okrągłą rocznicę stanu wojennego. Pomagałem załatwić parę bibelotów na ekspozycję i z ciekawości pojechałem zobaczyć, jak się wszystko prezentuje. Tak mi się spodobało, że wyszedł z tego ten właśnie film o stanie wojennym. Temat jest bardzo obszerny i nie da się go wyczerpać w kilka godzin, co dopiero w kilkanaście minut. Jak ktoś chce wiedzieć dużo więcej. To niech przeczyta na przykład książkę Andrzeja Paczkowskiego pod tytułem Wojna Polsko-Jaruzelska. Starzy wyjadacze raczej nic nowego z mojego filmu się nie dowiedzą. Ale za to, żeby się też nie nudzili, pokażę wam unikatowe pamiątki, które są na ekspozycji w Piotrkowie i które dobrze oddają nastrój epoki. I niech będzie to zaczyn do dalszych waszych dociekań, czytania i dyskusji, bo na końcu filmu będzie mały apel. Zapraszam. Władza ludowa borykała się regularnie co kilka lat ze strajkami i buntami, za każdym razem, gdy gospodarka dostawała zadyszki i wprowadzali podwyżki cen. Potrafili jednak takie zdarzenia skutecznie izolować, zablokować przepływ informacji, spacyfikować buntowników, a potem długo udawać, że nic się nie stało. Tak jak na Wybrzeżu w 1970, które było krwawą jadką. Ale w sierpniu 80. roku sytuacja była diametralnie inna. Bunt zdążył rozlać się po całym kraju i nie dało się tego zamieść pod dywan. Letnie protesty zmusiły socjalistyczne władze do bardzo szerokich ustępstw wobec protestujących. Groźba strajku generalnego, dosłownego zatrzymania całego kraju i konfrontacji siłowej milionów Polaków, którzy stali się ośmieleni słabością rządu, mogła skończyć się interwencją północnej grupy wojsk Armii Czerwonej stacjonującej przede wszystkim w zachodniej Polsce ze wsparciem Dodatkowych minimum czterech dywizji dyslokowanych wzdłuż granicy polsko-sowieckiej oraz wydzielonych dywizji z armii czechosłowackiej i wschodnioniemieckiej. Wówczas władza taktycznie ustąpiła i powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. W Polsce zaczął się tak zwany Karnawał Solidarności. Okres poluzowania cenzury, wytężonej pracy oświatowej i politycznej oraz nadziei na zmiany w skostniałym systemie. To odkręcenie kurka, by zmniejszyć ciśnienie w społeczeństwie, było podszyte kryzysem gospodarczym, powrotem systemu kartek, pogłębiającymi się niedoborami i problemami ekonomicznymi. Komuniści chcieli wykorzystać ten czas, by rozwiązać problemy ekonomiczne, a dopiero później polityczne. Dlatego, mimo ustąpienia związkowcom, przygotowano plan przeprowadzenia ogólnokrajowej akcji, w wyniku której miano aresztować prawie 13 tysięcy działaczy Solidarności. Ludzi, którzy pełnili rolę liderów w swoim środowisku i w swoich zakładach, oraz inne kluczowe postaci w społecznym buncie. I wtedy też zaczęły się przygotowania do podjęcia tej akcji, która miała zapobiec utracie władzy przez komunistów w Polsce. Wyjściu Polski z Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli RWPG oraz Układu Warszawskiego oraz zapobiec odcięciu wojsk sowieckich stacjonujących w zachodniej Polsce oraz NRD od swojego zaplecza. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza chciała zachować przede wszystkim władzę. Sowieci zaś, nauczeni doświadczeniami z Niemiec, Węgier i Czechosłowacji, szykowali się do spacyfikowania Polski. Z przerażeniem obserwowali sprawność Polaków w produkowaniu samizdatów czyli po naszemu bibuły, organizowaniu spotkań, drugiego obiegu wydawniczego tajnej edukacji i masy innych akcji, które naruszały monopol państwa. Dzięki informacjom wywiadu, między innymi uzyskanymi od pułkownika Kuklińskiego, Zachód zawczasu wiedział o planowanych przez Sowietów ruchach pod płaszczykiem manewrów Sojus 80. Zachód wywierał wtedy presję na Sowietów, by nie próbowali rozwiązania siłowego. Władze komunistyczne zaś próbowały ich przekonać, że wkroczenie krasnej armii jedynie skonsoliduje naród i pchnie do walki przeciw czerwonemu najeźdźcy. Sowieci faktycznie z tym się liczyli, bo w swoich wariantach rozwoju sytuacji nie liczyli zbytnio na współudział ludowego wojska polskiego, które lepiej było, podobnie jak Czechów i Słowaków w 1968 roku, zatrzymać w koszarach i rozbroić. Działacze Solidarności byli zaświadomi zagrożenia i tworzyli instrukcje na wypadek interwencji zbrojnej, choć wciąż liczono na jakąś formę zmian wewnątrz systemu i otwarcie nie atakowano towarzyszy radzieckich. Prywatnie jednak, szczególnie wśród szeregowych członków Solidarności, rosły nastroje antysowieckie. Pierwszy sekretarz Stanisław Kania zaproponował eleganckie rozwiązanie problemu. Infiltracja Solidarności, wprowadzenie prowokatorów. Namówienie ludzi do współpracy z SB i skompromitowanie całego ruchu jako swojej marionetki, tak żeby zniszczyć zaufanie między ludźmi. Generał Wojciech Jaruzelski w tym czasie opracował plan B, nazywany później przez partię Operacją Z, wariant siłowy polegający na zamknięciu całego kraju, aresztowaniu mącicieli i zaostrzeniu kontroli społecznej. Odkąd we wrześniu 80 roku odsunięto od władzy Edwarda Gierka. Pozycja Jaruzelskiego w partii rosła. W kolejnych miesiącach miał zostać prezesem Rady Ministrów i pierwszym sekretarzem, zyskując de facto władzę absolutną. Oficjalnie negocjacje i przeciąganie liny między opozycją a władzą trwało, a w tle był narastający kryzys gospodarczy. Wojsko poprzez ćwiczenia, gry sztabowe i współpracę z SB szykowało listy osób przeznaczonych do aresztowania oraz przygotowywało miejsca internowania w więzieniach, ośrodkach wypoczynkowych, na poligonach i innych odległych miejscach. Ćwiczono całą akcję. Dużo roboty mieli też członkowie Komitetu Obrony kraju, którzy przygotowywali podstawy prawne do ograniczenia wolności obywateli, tak by nadać całej akcji pozory legalności. Wojna nerwów trwała przez kolejne miesiące, a komuniści czekali na dobry moment do propagandowego ataku na Solidarność. I uzasadnienia dla wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wielu działaczy Solidarności o gorących głowach i rwących się do akcji robiła dość dużo, by zapełnić esbeckie teczki materiałami. Takim przykładem był incydent bydgoski z marca 1981 roku, gdy szef regionu Solidarności Jan Rulewski na sesji WRN wezwał ludzi do akcji, okupacji budynku i zagrał wabank. Albo oni ustąpią i spełnią nasze żądania, albo muszą nas usunąć siłą władza wybrała to drugie i ostro spałowała protestujących. To podgrzało nastroje w kraju. Ludzie naciskali na strajk generalny i konfrontację, ale zarówno kierownictwo Solidarności, z Bałem są na czele, jak i kościół w osobie prymasa Wyszyńskiego nie palili się do ogólnokrajowych rozstrzygnięć, bojąc się utopienia protestów we krwi. Kardynał zmarł na raka pod koniec maja, co było wielką stratą dla opozycji. W międzyczasie dokonano też nieudanego zamachu na Jana Pawła II w Watykanie, i to wszystko tylko nakręcało atmosferę, którą dobrze oddaje hasło Czerwoni mają generała. A my mamy papieża. Wielu nastawionych bojowo działaczy było rozczarowanych takim brakiem akcji, a władza i tak zyskała propagandowy materiał, by przedstawiać związkowców jako radykałów chcących wojny bratobójczej, wojny domowej, gdy władza przykowała się do konfrontacji czekając na odpowiedni zimowy poranek. Najlepiej z soboty na niedzielę, gdy ludzie odsypiają w domach pracę i balety, a pogoda nie zachęca do protestów. Sowieci. Nieufni w zdolność do utrzymania władzy po przez Polskę, przez komunistów, przez PZPR przerzucali sprzęt i ludzi do północnej grupy wojsk, przez naszą granicę. Próbowali też wepchnąć do Ludowego Wojska Polskiego doradców celem infiltracji, lecz spotkali się z odmową. To był dla nich wyraźny sygnał, że w razie interwencji Wojsko Polskie stanie najprawdopodobniej po stronie ludu i nie pójdzie tak gładko jak w Czechosłowacji, ani tak szybko jak na Węgrzech. Solidarność wspierana przez Kościół chciała reform, choć nie mówiła otwarcie o konfrontacji ani wypadnięciu z roboty sowieckiej. PZPR czuł się zagrożony, zarówno przez robotników, których reprezentowanie sobie uzurpował, jak i przez towarzyszy radzieckich, którzy w każdej chwili mogli ich wymienić na ekipę zapasową przywiezioną na sowieckich czołgach. Sowieci zaś uważali w tamtym czasie polskich towarzyszy za nieudolnych i byli gotowi własnymi rękoma ukrócić kontrrewolucję w Polsce. We wrześniu 1981 roku strona Polska zakończyła przygotowania. Powstały już listy osób do aresztowania, instrukcje działania, zabezpieczono sprzęt i zapasy środków. Sprawdzono też łączność i przećwiczono szybką dyslokację sił. Wszystko to działo się właściwie między MSW i Monem, bez informowania rządu, Sejmu Rady Państwa i większości członków partii, których planowano postawić przed faktem dokonanym. Powstał scenariusz wojskowego zamachu stanu. Jeszcze 5 grudnia na szczycie państw układu warszawskiego w Moskwie, 5 grudnia na szczycie państw układu warszawskiego w Moskwie, szara eminencja polskiej polityki, generał Wojciech Jaruzelski, przedstawił towarzyszom z krajów ościennych koncepcję samodzielnego spacyfikowania Solidarności, bez konieczności udziału bratnich armii. Solidarność zapowiadała na 17 grudnia wielką demonstrację w stolicy. Komuniści poczuli, że muszą działać. 12 grudnia wieczorem rozpoczął się, cytując Normana Davisa, najdoskonalszy zamach wojskowy w historii nowożytnej Europy. Po północy w belwederze odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Państwa. Na miejscu był od początku przewodniczący Rady, profesor Henryk Jabłoński. Resztę nieświadomych niczego członków miano przywieźć wojskowymi samochodami. Nie udało się każdego sprowadzić, ponieważ w toku akcji Azalia w kraju wyłączono łączność pod pretekstem trudności technicznych, by nikt nie mógł ostrzec ludzi przed tym, co się dzieje. Najlepiej mogli zobaczyć efekty akcji, niczego nieświadomi widzowie programu drugiego, gdy o 22:40 wyłączono, właśnie pod pretekstem problemów technicznych, emisję bardzo popularnego, programu w tamtym czasie Studio 2. W Belwederze na cywili czekała grupa wojskowych. Przede wszystkim wiceminister obrony narodowej generał Tadeusz Tuczapski. Nie raczył pojawić się generał Jaruzelski, ani żaden z ministrów i wiceministrów resortów obsadzonych przez armię. W imieniu Jaruzelskiego generał Tuszapski przedstawił zebranym sytuację i podsunął dokumenty do podpisania, nie dając im czasu na zapoznanie się z nimi. Jedynym, który wtedy otwarcie protestował, był Ryszard Reif z Paxu. Wątpliwości wyrażał też socjolog Jan Szczepański i ogółem wszyscy byli, delikatnie mówiąc, przybici sytuacją. Bali się jednak eskalacji i rozlewu krwi. Gdy Tuczapski tłumaczył zebranym, że cywile nie poradzili sobie z sytuacją i wojsko musi ratować kraj, zająknął się nawet, że od wielu miesięcy to wojskowi przejmowali kolejne teki ministerialne i stanowiska w partii, co czyniło ich współodpowiedzialnymi za eskalację. Uchwałę o wprowadzeniu wojennego w końcu podpisano 13 grudnia, ale antydatowano ją na 12 grudnia. W tym samym czasie generał Wojciech Jaruzelski czekał jakieś 200 metrów dalej w budynku Rady Ministrów. W pokoju obok czekał też Rakowski i Urban. Poinformowali o całej akcji następcę prymasa Wyszyńskiego, Józefa Glempa licząc na to, że kościół będzie studził nastroje. Komendanci, wojewódzcy milicji i oficerowie wojska otwierali zalakowane koperty z instrukcjami, wydawali podległym sobie ludziom broń i szykowali się do działania. A do tego działania rzucono 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW i tysiące wszelkiej maści pojazdów. W następnych dniach do wojska jeszcze powoływano rezerwistów, a z z poboru wiosennego przedłużono służbę do lipca. Ruszyła akcja jodła masowe aresztowania i wywożenia w miejsca odosobnienia osób uznanych za niebezpieczne dla ustroju państwa. Mój ojciec służył wtedy w pułku MSW w stolicy i na lotnisku na Bemowie brał udział w zabezpieczeniu akcji internowania Gierka i Wałęsy. Obu przywieziono na lotnisko, zapakowano pod strażą do dwóch różnych śmigłowców, jeden poleciał na północ do Łańska, a drugi na południe do Arłamowa. Reszta aresztowanych nie mogła liczyć na tak specjalne traktowanie, tłocząc się w celach i na korytarzach komend milicji. O szóstej rano nie było Teleranka, tylko Spawacz i jego mroczne orędzie. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Kontrola była absolutna. Cenzura trzymała łapę na każdej formie łączności. Zakazano strajków, zgromadzeń i działalności związkowej oraz społecznej. Sądy zaczęły działać w trybie doraźnym. Nie wolno było przemieszczać się między miastami bez przepustki. Zamknięto także granice, skasowano wolnościowe zdobycze z sierpnia 80. roku. Kościół ustami Glempa apelował o spokój i powściągliwość. Każdy, związkowcy, księża, komuniści, wojskowi, milicjanci patrzyli teraz na wschód. Jak zareaguje Związek Radziecki? Sowieci, zaangażowani wówczas w Afganistanie, zdawali się być zadowoleni z poziomu opanowania sytuacji przez polskich towarzyszy. Ale nie udało się całkowicie spacyfikować Solidarności, która zeszła do podziemia. Podjęto akcje protestacyjne. Zachowano resztki łączności w kraju dzięki kolejarzom, ponieważ wojsko nie mogło wyłączyć telefonów na kolei. Mimo to zomowcy skutecznie rozbijali kolejne strajki w całym kraju. Najkrwawsza była pacyfikacja w kopalni wujek, gdzie zomowcy w trakcie szturmu zastrzelili dziewięciu górników. Poza nimi zginęło wtedy w Polsce najczęściej od ciosów milicyjnych pałek, najprawdopodobniej 31 osób, a kolejne 88 przez następne dwa lata zaginęło i pewno zostało zamordowanych przez SB. A pełna liczba ofiar nie jest znana i pojawiają się różne szacunki od kilkudziesięciu do ponad stu. SB Wykorzystała aresztowania do masowej akcji werbunkowej, łamała ludzi i zmuszała do podpisywania lojalek, dzięki czemu mogli zniszczyć zaufanie w konspiracji oraz, zgodnie z planem Stanisława Kani, kontrolować ruch od środka. Mieli dużo czasu na obserwacje i werbowanie, gdyż prawie 10 tysięcy działaczy zostało zamkniętych w 49 ośrodkach internowania. Niektóre były więzieniami, inne przerobionymi na prędce ośrodkami wypoczynkowymi, a jeszcze inne Improwizowanymi obozami pracy o bardzo nędznych warunkach życia. Poziom represji też był różny. Dla jednych największym problemem w trakcie internowania była nuda, a inni padli ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej. Poza aresztowaniami wydawano też podejrzanym paszporty i zachęcano do emigracji z kraju bez powrotu. Tym sposobem Polska w tamtych latach straciła wielu młodych, obiecujących naukowców, humanistów czy działaczy społecznych. A kto nie mógł liczyć na paszport, a czuł taką potrzebę, to próbował zwiać na zachód na własną rękę, najczęściej przez ambasady w innych krajach. I ludzie mimo to protestowali. W grudniu demonstracje były masowe, lecz brutalny odpór milicji szybko zniechęcił ludzi. Potem, gdy niepokornych wyrzucano z pracy i śledzono większość społeczeństwa pogodziła się z sytuacją. Silny był też lęk w społeczeństwie czy cytuję ruscy nie wejdą. Komunistom udało stłamsić się masowy, bo liczący prawie 2 miliony członków ruch związkowy oraz zachować władzę polityczną, zarówno przed opozycją, jak i ruskimi. Nie byli jednak w stanie naprawić gospodarki, a beznadziejne nastroje ludności mocno odbijały się na coraz mniejszej i gorszej produkcji. Stan wojenny miał ratować gospodarkę, a zamiast tego pogłębił niską jakość pracy i spadek produkcji. Przestała być konkurencyjna, duszona przez wielomiliardowe długi zagraniczne zaciągnięte przez ekipę Gierka. Odbierały one fundusze na Rozwój i drenowały produkcję na rynek wewnętrzny, bo co się tylko dało, szło na eksport, by mieć czym spłacać odsetki od kredytów. Do tego doszły zachodnie sankcje, rosnąca inflacja i wszystkie inne choroby współistniejące. Więc choć władzy udało się spacyfikować czasowo Solidarność i zachować kontrolę, ekonomii i inflacji nie dało się spałować. I to one miały być gwoździem do trumny komuny. Jacek Kuroń oceniał, że społeczeństwo stchórzyło, bo nie podjęli masowej, otwartej walki z komunistami. Radykałowie chcieli ogólnonarodowego powstania. Kościół i umiarkowani działacze chcieli podgryzać komunistów i wygrać tę wojnę na przeczekanie. Komuniści zaś, no ogólnie, Wspólnie odtrąbili wielki sukces. Tylko autor całej akcji, Wojciech Jaruzelski, sceptycznie stwierdził Wygraliśmy pierwszą bitwę, ale nie wygraliśmy kampanii, na co trzeba kilku miesięcy, ani wojny. Potrzeba dziesięciu lat, by odwojować spustoszenia w świadomości społecznej i podźwignąć gospodarkę z ruin. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982, a zniesiono w Narodowe Święto Odrodzenia Polski 22 lipca 83. W 84 ruszyła wielka reforma resortów siłowych, zmieniająca mnóstwo rzeczy od całej struktury bezpieki, poprzez metody pracy agenturalnej, na detalach jak nowe kaski, kamizelki i ochraniacze dla zomowców skończywszy. Władza próbowała umocnić się i zgodnie z dziesięcioletnią wizją Jaruzelskiego odwojować spustoszenia w świadomości społecznej i podźwignąć gospodarkę z ruin. Ale nie zdążyli. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Po dziś dzień trwa dyskusja co do zasadności wprowadzenia stanu wojennego. I mimo tego, że upłynęło 40 lat, w badaniach wciąż między 30 a 40% uważa, że był dobry. Z miejsca odrzucam wątpliwość, czy był dobry, czy zły. Gdyby nikt nie zginął, to można by to było rozważać, ale pochłonął minimum kilkadziesiąt ludzkich żyć, a dużo więcej okaleczył fizycznie i psychicznie. No i też legitymizował bandytyzm władzy, więc moralnie jednoznacznie był złem. Prawdziwe pytanie brzmi, czy był złem koniecznym, bo jedynym rzekomo pozytywnym efektem operacji Z miało być zapobiegnięcie interwencji zbrojnej wojsk układu warszawskiego. Jedni uważają, że takie zagrożenie było i przedstawiają, Dość przekonujące dokumenty, stenogramy, wywiady, wspomnienia i inne dowody historyczne. Są tacy, którzy uważają, że takiego zagrożenia nie było i też mają do przedstawienia wywiady, stenogramy, dokumenty, protokoły i inne dowody historyczne. Tak naprawdę, nie wiedząc, co z tego zbioru, kiedy powstało, co jest prawdą, a co fałszem, co było słowami wypowiedzianymi pod wpływem chwili, a co było wyrachowanym przemyśleniem, co mogło zakończyć się rozlewem krwi, a co nie, w tym szumie informacyjnym bardzo ciężko jest jednoznacznie zająć stanowisko. Oczywiście, jak znam życie w komentarzach, będzie z tego tytułu awantura, bo są ludzie, którzy fanatycznie wierzą, że generał Wojciech Jaruzelski był bardzo dobrym człowiekiem i w ogóle się poświęcił, a inni zaś y, forsują teorię, że w 1981 roku, gdyby nie stan wojenny, to Solidarność przejęłaby władzę, jakieś te 8-9 lat wcześniej Komuna by upadła, tak po prostu. Wyszlibyśmy z układu warszawskiego, a Sowieci grzecznie spakowaliby się do pociągów, wyjechali na wschód, rozmontowali Związek Radziecki, kto wie. Może nawet w spadku w tych składach w zachodnio-pomorskim i w dolnośląskim zostawiliby nam te kilkaset głowic jądrowych, które u nas trzymali na wypadek III wojny światowej. To są rzecz jasna, skrajności. A my dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które jest celowo polaryzowane. Więc nie chcę tutaj opowiadać się, że albo ci, albo ci mają rację, bo cytując korwina, wszyscy się mylicie, żaden z was nie ma racji. Zależnie od sytuacji najprawdopodobniej sowieci wcale nie chcieli interweniować w Polsce, bo byli świadomi, że to nie będzie tak prosto jak wcześniej w NRD, Czechosłowacji czy na Węgrzech, gdzie byli w stanie spacyfikować opór społeczny i jednocześnie nie mieli większych problemów z miejscową armią. U nas byli świadomi, że jeśli akcja nie zostanie przeprowadzona bardzo gwałtownie i bardzo skutecznie, to prędzej czy później jakaś jednostka wojskowa uzna, że bój to jest jej ostatni i będą walczyć, ale nie za to, co przysięgali, tylko za to, co naprawdę czują, czyli za swój naród. Ale z drugiej strony, absolutnie nie wierzę, że w tamtej sytuacji, gdzie w latach 80. były incydenty, gdzie otarliśmy się o wojnę jądrową, o zagładę całego świata, gdzie Y, sowieckie dowództwo było gotowe nacisnąć czerwony guzik i wymazać wszystko z mapy świata. Że tak po prostu zrezygnowaliby z kraju, w którym stacjonowała północna grupa wojsk, w której mieli setki tysięcy żołnierzy, y, kilkaset czołgów, gdzie mieli składy broni jądrowej, gdzie mieli całą infrastrukturę latami za grube pieniądze budowaną, że daliby odciąć od siebie NRD. W które bardzo inwestowali, bo mówiono nawet wtedy, że NRD to jest taka witryna sklepowa bloku socjalistycznego, skierowana frontem na zachód. Że tak po prostu spakowaliby się i odpuściliby bez próbowania. Bo mimo tych wszystkich argumentów za i przeciw, mimo tych wszystkich dowodów może to będzie trochę amatorskie z mojej strony, bo wszyscy wiemy, że dowód anegdotyczny jest de facto dowodem z dupy i się nie powinno go liczyć, ale jak popatrzymy na historię, Carskiej Rosji, Związku Radzieckiego czy współczesnej Federacji Rosyjskiej, tak historycznie Rosjanie co do zasady wchodzili zawsze. Także mimo tych wszystkich za i przeciw osobiście uważam, że zawsze w historii, jeśli na szali jest interwencja wojsk rosyjskich czy radzieckich ogółem wojsk ze wschodu, to jest to zagrożenie jak najbardziej śmiertelnie realne. Partia i wojsko, cała wierchuszka, robiła to nie tylko po to, żeby uratować Polskę, ale też żeby uratować samych siebie, bo jak już wspomniałem w tym materiale, no gdyby się nie udało, to oni też by byli zapakowani w jakiś helikopter albo na jakąś ciężarówkę i by zniknęli, bo to też jest stara sowiecka metoda. Mimo wszystko nie rysowało się to wtedy zbyt wesoło. Ludzie autentycznie się bali i byli przygnębieni. I to jest ten zapowiedziany na początku materiału apel. Teraz minęła 40. rocznica stanu wojennego. Drodzy widzowie, macie być może ostatnią szansę, taki ostatni moment, kiedy możecie spytać swoich rodziców, swoich dziadków, różnych znajomych, ludzi z Waszego otoczenia, co robili 13 grudnia, gdzie byli, jak zareagowali na to wszystko, co się działo potem. Macie taki Unikatowy moment, kiedy jeszcze możecie spytać ludzi, bo jest ich dużo i jesteście w stanie dostać obraz jak najbliższy jakiemuś, jakiejś formie obiektywizmu. Bo niestety spodziewam się, że z kolejnymi latami, gdy będą umierać ci, którzy naprawdę ryzykowali, naprawdę produkowali, roznosili bibułę, protestowali i dostawali za to baty milicyjnymi pałkami, gdy oni po prostu z tytułu wieku i chorób umrą, to będzie coraz częściej pojawiał się jakiś trzeci, czwarty garnitur, który będzie coraz bardziej zniekształcał tę historię, coraz bardziej dodawał sobie i będzie niestety podobnie jak widziałem w wypadku historii Armii Krajowej. Gdzie póki żyli ludzie, którzy byli dowódcami oddziałów, którzy widzieli akcje, którzy byli autorytetami, to dało się ten obraz y, odczytać taki jak najbardziej prawdopodobny, a kiedy ich zabrakło. To w tych ostatnich kilku latach pojawiła się masa ludzi, którzy, jak w piosence Big tutaj walczył, tam go bili, na ordery zasłużyli. I w wypadku stanu wojennego, Solidarności, podziemia z lat 80., myślę, że to jest ostatni moment, żebyście zapytali swoich bliskich o to, jak oni wspominają tamte czasy. Jeszcze raz dziękuję Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim za zorganizowanie udostępnienie wystawy. Dziękuję panu Pawłowi. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i życzę dobrej nocy. Takiej, że jak jutro rano wstaniecie, to co prawda Teleranka nie będzie, bo już nie ma, ale że jak włączycie rano telewizor, to będą normalne wiadomości. Dziękuję, żegnam się i cześć.